A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tak więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus: zostawiam. Chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Niezwykła historia, która w taki bardzo prosty sposób obnaża intencje bardzo wielu ludzi. Jan Apostoł, kiedy zapisał tę historię, to zwrócił naszą uwagę tak naprawdę tą historią na to, jakie jest nasze serce. Dzisiejszy dzień zweryfikuje stan mojego i twojego serca. Jakie ono jest? Czy jest to miękkie serce, miłujące, gotowe do poświęcenia? Gotowe do tego, aby oddawać siebie do dyspozycji innych? A przypomnijmy, że to właśnie oznacza miłość agapi. Czy jest to serce strachliwe, egoistyczne, pilujące tylko własnych interesów? Serce, które potrafi się uśmiechać, ale fałszywie. Przyjrzyjmy się postaciom, które występują w tej historii. Najważniejszą z tych postaci jest Maria. Maria wzięła maść drogą. Na tyle drogą, że Judasz, jak się później okaże złodziej, zareagował gwałtownie. I mówi: jak to? Przecież ta maść jest warta 300 denarów. Dlaczego tego nie spieniężono? Dlaczego tych pieniędzy nie rozdano ubogim? Zostawmy na chwilę Judasza, jeszcze wrócimy do niego na moment, ale przyjrzyjmy się Marii. Nie wiemy nic o tym, żeby była jakąś szczególnie bogatą osobą. A niewątpliwie kosmetyk, którego użyła, aby namaścić stopy Jezusa, był bardzo drogi. Można powiedzieć, że w jakiś sposób dała wszystko, co miała, najlepsze. Wszystko, co miała najlepszego. Jest też taki piękny fragment, który mówi o tym, że kiedy stopy Jezusa zostały już namaszczone, to ona otarła je swoimi włosami. Cokolwiek myślimy o tej historii, to ona pokazuje nam niezwykłą intymność tej sceny. Maria po prostu kochała Jezusa. Kochała Go tak, jak umiała, tak, jak potrafiła, ze wszystkich sił. I gotowa była Mu poświęcić wszystko, co miała najlepszego. Jezus nie zganił ją za nic. Jezus pochwalił jej postępowanie. Jezus w jakiś sensie nawet wyjaśnił jej postępowanie. Ponieważ w innej Ewangelii powiedział, że ona po prostu uczyniła to z miłości. Dodając, że temu, komu wiele przebaczono, ten bardzo miłuje. Bo drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, ile tobie przebaczono?
Zastanów się. Jezus Chrystus w swojej łasce wyciągnął cię z grobu. Wyciągnął cię z nędzy i śmierci. Jezus Chrystus dał ci nowe życie. Tak, wszystko to, o czym mówię, nie ma znaczenia i nie ma wartości dla ludzi niewierzących, dla grzeszników. Ale dla ludzi wierzących, jeśli nie ma wartości, to znaczy, że nie miłują, nie kochają swojego Zbawiciela. Są jak, niestety, Judasz, którzy na pozór troszczą się i na pozór sprawiają niezłe wrażenia, ale ich serce jest przeżarte złem, korupcją, grzechem. Nie powinniśmy być Judaszami. Judasz, kiedy nie zrealizowały się jego pragnienia, jego oczekiwania, po prostu zdradził Jezusa. Czyż nie mógł po prostu odejść, nie mógł zniknąć z życia Jezusa, nie mógł machnąć ręką na to wszystko, co Jezus mówił, czego uczył, nie mógł powiedzieć Jezusowi, ale to już mnie nie interesuje. Nie, on nawet na śmierci Jezusa zarobił, bo chciał zarobić. Pomyślmy, przyjrzyjmy się naszemu sercu, bo kiedy wyjdziemy dzisiaj z domu, kiedy zamkniemy za sobą drzwi, to będziemy musieli dokonywać wyborów, ważnych wyborów. Co się dla nas liczy w życiu? Czy naprawdę ważne są tylko pieniądze? Muszę ci powiedzieć, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, że jeśli dla ciebie są ważne tylko pieniądze, to każdy, kto dobrze zapłaci, kupi cię. A diabeł dobrze płaci. Świat też potrafi zapłacić. Ale później świat i diabeł cię przeżują i wyrzucą na śmietnik. Bo oni nie inwestują po to, żeby tracić, ale po to, żeby zarabiać. A Jezus? W wielu miejscach Nowego Testamentu przeczytamy, że Jezus nas agapi, czyli miłuje miłością, która daje siebie i, uwaga, niczego nie oczekuje w zamian. Taki jest Jezus. Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Zbawiciel. To niezwykłe mieć takiego Zbawiciela, takiego przyjaciela. On oddał się w nasze ręce. Oddał się w nasze ręce, gotowy na to, abyśmy zrobili z Nim to, co zechcemy. A uczynił to z miłości. I uczynił to król, władca, nie niewolnik. A myśmy go zamordowali. Ale kiedy myśmy go zamordowali, to on się nie zemścił na nas. On powstał z martwych, dał Ducha Świętego tym, którzy przed chwilą go zdradzili, dał im moc pochodzącą wprost z nieba, obiecał im, że będzie z nimi aż do skończenia świata, wylał na nich obecność darów duchowych, dał chwałę i po dziś dzień podnosi ludzi ze śmierci i ratuje ich. Jeśli ciebie podniósł, to jak mu odpłacasz? Czy masz dla niego miłość? Jeśli jeszcze nie podniósł cię, to zanim wyjdziesz z domu, poproś go o zbawienie. Poproś go o zbawienie, o ratunek. A w twoje życie przyjdzie nadzieja. W twoje życie przyjdzie miłość. Do twojego życia przyjdzie pokój. I odniesiesz niezwykłe zwycięstwo. Przede wszystkim zwycięstwo nad sobą. Nad swoimi egoistycznymi pragnieniami. Nad grzechami, które kultywujesz. Być może nie chcesz się ich nawet pozbyć. Ale odniesiesz takie zwycięstwo.
bo Chrystus to obiecuje. Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa, otarła je swoimi włosami. A dom napełnił się wonią maści. Kochani, jeżeli czynimy wspaniałe rzeczy z miłości dla Chrystusa, wszystko wokół nabiera zapachu miłości. To nie jest sofistyka, to jest prawda. Jeżeli chodzisz w miłości, to twój dom będzie chodził w miłości. Jeżeli chodzisz w miłości, to twoi sąsiedzi zaczną chodzić w miłości. To jest prawda. Pomyśl, czy masz lepszą ofertę? Kto może ci zaoferować coś wspanialszego i większego? Niech ten dzień będzie dniem błogosławionym. Amen.